sierpień. Daje nam w kość. Hej, robaczki. Witam, witam w nowym vlogu. Będzie to pewnie vlog a la pogadanka, z racji tego, że jest godzina chyba 18 zaraz. My tak naprawdę niedawno wróciliśmy do domu. Nic wam dzisiaj nie nagrywaliśmy, chociaż dzień mieliśmy naprawdę szalony. Okulary mi zjeżdżają, ale nie chcę ich zakładać, bo będzie się wszystko w nich odbijało. Poza tym lubię mieć, wiecie, kontakt wzrokowy z wami. Więc dzień mieliśmy szalony z tego względu, że dzisiaj miałam wizytę u lekarza, miałam robione badania krwi. Nie nagrywaliśmy wam tego z tego względu, że po pierwsze nie chcieliśmy tam wchodzić z aparatem, bo byłoby tak, wiecie, niefajnie, bo w poczekalni są też inni ludzie, którzy są schorowani, są osoby starsze, osoby z jakimiś urazami i wiecie, my nie chcemy tam wchodzić, nagrywać ich, powodować jakiegoś stresu, zamieszania, bo ja też bym nie chciała być nagrywana gdzieś tam nawet w tle, w sytuacji, kiedy nie czuję się zbyt dobrze albo nie wiem, pomykam z jakimś opatrunkiem czy gipsem. Jakieś tam zdjęcie dodawaliśmy wam na Instagrama, takie, że nic, nikogo nie widać. Nie, nic nie widać, nikogo nie widać, także zapraszam was na Instagrama, bo tam po prostu łatwiej nam jest być z wami tak naprawdę codziennie na bieżąco i jakieś tam zdjęcia z miejsc, gdzie jesteśmy, łatwiej nam po prostu wrzucać. Także to była pierwsza sprawa, którą załatwiliśmy. Druga sprawa jest taka, że odebraliśmy już naszego Sonego, którym właśnie teraz nagrywam. Czekaliśmy na naprawę 4 dni chyba, albo 5. 4 albo 5, powiem wam szczerze, że nie wiem, bo zawieźliśmy go w tamten piątek chyba, wieczorem. No a dzisiaj jest piątek, to w sumie 5 dni, bo weekend, wiadomo, niepracujący serwisy tam nie działają. Byliśmy bardzo zdziwieni, słuchajcie, że już go możemy odebrać, bo tak jak wam mówiliśmy, powiedziano nam, że będziemy musieli czekać od 3 do 4 tygodni, więc było wielkie zdziwko. O, konik. Było wielkie zdziwko i już mieliśmy, wiecie, z tyłu głowy, że no pewnie nic nie naprawili, skoro tak szybko do nas aparat wrócił. Ale na szczęście naprawiono to, co tutaj stukało i przeszkadzało. Z tego, co Paweł sprawdzał w tym mailu, który do nas przyszedł, to zostały naprawione 2 albo 3 elementy. Także wszystko jest ok. Nie musieliśmy na szczęście nic płacić, bo to, co się zepsuło, obejmowała nam gwarancja. Także juhu! Bo tak jak wam mówiłam, baliśmy się, że będziemy musieli troszeczkę zabulić za naprawę. Och, muszę zdjąć tu kolor. Sorry, szef do mnie pisze, bo dzisiaj dużo, dużo się dzieje. No, także aparat naprawiony. Nagrywam nim właśnie też po to, żeby sprawdzić, czy wszystko będzie z nim ok, ale będę to dopiero mogła stwierdzić, jak już wrócę do domu i odsłucham ten materiał, ja albo Paweł na komputerze, na słuchawkach, bo wtedy najlepiej wszystko słychać. Ja pomykam do sklepu, bo muszę jeszcze zrobić parę zakupów, parę rzeczy kupić, bo dzisiaj, tak powiem wam, średnio z tym bieganiem po mieście nie mieliśmy po prostu głowy i czasu, żeby wejść do sklepu i ogarnąć zakupy. I jeszcze je po prostu tam z centrum targać do domu, także stwierdziłam, że ja pójdę, ogarnę, Paweł ogarnia nasz sprzęt, bo zrobił nowy zakup. Zrobiliśmy nowy zakup, ale to wam też pewnie już Paweł pokaże, opowie co i jak, bo ja to tak średnio się znam. Czy coś jeszcze chcę wam powiedzieć, bo wiecie, dużo, dużo u nas się dzieje. A wam w sumie o tym nie mówimy, bo tak na dobrą sprawę nie możemy wam jeszcze powiedzieć, bo dużo rzeczy jest w trakcie realizacji, w trakcie robienia, ale powiem wam, że sierpień daje nam w kość. Dużo rzeczy nie idzie po naszej myśli, dużo rzeczy się właśnie dzieje, dużo zmian w naszym życiu zachodzi i w pracy, i w życiu osobistym, i no chcemy już, żeby ten sierpień, słuchajcie, się skończył, żeby już ten miesiąc zamknąć i może wrzesień będzie taki weselszy dla nas, lżejszy. O wszystkim się dowiecie, o wszystkim wam powiemy tylko w swoim czasie, bo tak jak mówię, nie chcemy jeszcze tutaj wszystkiego poruszać, o wszystkim mówić, bo nie wiemy,
kiedy te sprawy, które zaczęliśmy, dojdą do skutku, kiedy pozamykamy pewne rzeczy i no, jak już będzie wszystko gotowe, podopinane na ostatni guzik, to Wam opowiemy co i jak, bo jesteście z nami tutaj, chcecie wiedzieć, co się u nas dzieje, dopingujecie nas we wszystkich naszych decyzjach, także na pewno się tym z Wami podzielimy i na pewno w tych kolejnych vlogach dowiecie się co i jak. Zmachałam się, bo idę szybko, bo nie chcę, żeby mi sklep zamknęli, bo nie wiem, czy jest o 19, czy jest o 20, bo nie sprawdziłam. No, także ogólnie tak u nas wygląda sytuacja. Jeżeli chodzi o moje zdrowie, bo tam na Instagramie coś wrzuciłam, że właśnie byłam u lekarza, robiłam badania, wszystko w porządku, nic się złego nie dzieje, póki co. Czekam ogólnie na wyniki, ale nie martwcie się, nie szukam jakichś poważnych chorób, mam po prostu, gorzej się czuję i musiałam zrobić takie badania, które po prostu zlecił mi lekarz, które ja chciałam wykonać. Także powiem Wam, że w tym, jeżeli chodzi o te wizyty, to poszło bardzo sprawnie, bo tak jak Wam mówiłam w filmiku o służbie zdrowia, na dole Wam podlinkuję, że ciężko jest się zapisać tutaj z dnia na dzień do lekarza. A tutaj mi się, słuchajcie, udało, bo w czwartek się, w środę się umawiałam do lekarza, chciałam pójść w czwartek i w czwartek zostałam przyjęta. Wow, ale słoneczko wyszło. I w czwartek zostałam przyjęta i w czwartek po wizycie lekarskiej od razu na piątek zostałam zapisana do laboratorium na badania. Także super i teraz czekam tydzień na wyniki. Jeżeli wszystko będzie ok, to po prostu wyniki będą dostępne na stronie internetowej, którą mi zapisał pan doktor, nie pamiętam jak się nazywa. Ale jak ktoś by może potrzebował, to gdzieś tam Wam podlinkujemy na dole, albo tutaj Paweł umieści napisik, zdolny montażysta nasz. No. A jeżeli coś by się działo, coś by w tych wynikach wyszło, to po prostu do mnie zadzwonią i zaproszą na wizytę. Także z jednej strony fajnie, jakby nie dzwonili, to znaczy, że wszystko jest ok, a z drugiej strony no jednak coś tam się chyba dzieje, niezbyt złego, ale coś jest jednak nie halo, także chyba bym się cieszyła, jakby coś tam jednak wyszło, żebym wiedziała, skąd te moje samopoczucie takie nie za fajne. Rozjeździły się, słuchajcie, samochody. No, nie wiem, czy coś jeszcze, słuchajcie, będę do Was mówiła, jak wrócę. Nie, inaczej. O, tak będzie lepiej. Bo w zasadzie nic więcej się w tym dniu nie wydarzy, bo ja wrócę do domu, pewnie coś tam poogarniam, bo jutro wracamy z Pawłem. Ojejku, prawie mi wypadliście. Wracamy z Pawłem do pracy. Jutro jeszcze mamy bardzo ważne spotkanie z rana. Trochę się nim stresuję, ale trzymajcie kciuki. Jeżeli wszystko pójdzie ok, wszystko będzie dobrze, to tak jak mówię, o wszystkim się dowiecie niedługo. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Takie vlogi też się będą pojawiały, pogadankowe gdzieś po drodze, żeby Wam zaktualizować, co się u nas dzieje, bo nas bardzo często o to pytacie. My gdzieś tam na Instagramie. Samochody, no niestety. Muszę w łąkę pójść bardziej. Gdzieś tam na Instagramie Wam staramy się mówić co jak. Tutaj na YouTubie jest to trochę cięższe, bo jak chcę gdzieś tam pogadać i wpleść to w taki zwykły vlog, to no, to różnie to wychodzi. Także dzisiaj tak pogadankowo. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że z Waszym zdrówkiem, z Waszym samopoczuciem wszystko ok. Zapraszam Was, tak jak mówiłam, na Instagrama. Tam jesteśmy codziennie, ostatnio szalejemy bardzo ostro z relacjami. Także tam możemy się spotkać po prostu częściej, a tymczasem ja się z Wami żegnam. I co, przesyłam dużo buziaków, uścisków. I widzimy się w kolejnym filmie niedługo. Na razie, cho!